Rzeczywiście przez cały czas ci, którzy należeli do duszpasterstwa ludzi pracy i do duszpasterstwa trzeźwościowego, oni byli silni dwoma sprawami, to znaczy dwoma wartościami. Tym rysem religijnym, tym, że zwracali się wyraźnie do Pana Boga i pewną radością, która wyrażała się w śpiewie. Charakterystycznym było dla tego duszpasterstwa, że to nie było tylko intelektualne, to nie było tylko polityczne, to było towarzyskie. Oni potrafili wziąć gitarę, wziąć pośpiewać. Oczywiście pieśni były patriotyczne, pieśni były, ale one powodowały pewną radość natury ogólnej, a nie tylko z tego, że udało mi się przenieść ulotki, że udało mi się załatwić to czy tamto, czy że wróciłem szczęśliwie. I to, myślę, miało bardzo, bardzo wielkie znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że w chwilach trudnych czasami ta towarzyskość, że tak powiem, wywołana przez tego rodzaju zachowania, ona podtrzymywała na duchu. Był pod koniec 1988 roku strajk na kopalni Andaluzja, popierający inne strajki, i wtedy ponad 30 górników zostało zwolnionych z pracy natychmiastowo w trybie dyscyplinarnym. Ogromna tragedia dla rodzin, ogromna tragedia dla poszczególnych osób. Duszpasterstwo ludzi pracy dało im wtedy schronienie. I to od każdej, że tak powiem, pod każdym względem, i duchowym, i materialnym. Oni dalej przychodzili do pracy. Ja już byłem wtedy proboszczem w parafii Zmartwychwstania Pańskiego, to jest praktycznie obok Bazyliki Kalwaria. Tam przychodzili do pracy, to znaczy zgłaszali się, była normalna rejestracja, dostawali normalny, że tak powiem, odcinek normalne zadanie do wykonania. Jeździli czasami na budowę kościołów, jeździli również sprzątać, różnego rodzaju zadania po to, żeby nie byli byle gdzie, żeby nie stali się celem łatwym do tego, żeby ich może nawet skaperować jako kapusiów. Dostawali zadania, a jednocześnie też dostawali pieniądze. Dostawali normalną wypłatę i tutaj bardzo wielki ukłon do państwa Romaszewskich, którzy zabezpieczali ich wypłatę. Także co miesiąc, to znaczy dostawali tą wypłatę taką, jaką otrzymywaliby na kopalni, a byli akurat zwolnieni. Z tym wydarzeniem wiąże się jeszcze inna sprawa, mianowicie adoracja krzyża. Okazuje się, że krótko przed tym wydarzeniem, tym zwolnieniem górników z pracy, przewodniczący Solidarności z kopalni Andaluzja, Wilhelm Szołtysik, idąc wieczorem do domu, spotkał pewnego pracownika z kopalni. Ten go zaczepił, mówi: słuchaj, musisz koniecznie do mnie przyjść, ja już na ciebie czekam, ty musisz coś obejrzeć. Mówi: nie, to przyjdę jutro, bo dzisiaj naprawdę już jest późno, ja już da spać. Mówi: nie, musisz teraz iść. No i rzeczywiście poszedł do niego, bo to w tej samej dzielnicy było, i tam u niego na ścianie zobaczył krzyż. W mig zrozumiał, że to jest krzyż z ich pomieszczeń Solidarności z kopalni. Że okazuje się, że w stanie wojennym, znaczy w noc stanu wojennego, wybuchu stanu wojennego, oni szybciutko, zabierając jeszcze co się da zabrać przed zapieczętowaniem drzwi ich biura, wszystko pobrali, co się dało zabrać, co uważali za wartościowe, papier, maszyny, sztandar oczywiście, ale nie zabrali krzyża. I potem była wyznaczona ekipa do posprzątania, czyli do wyrzucenia wszystkiego i spalenia, co tam jest. Między innymi ten człowiek był też przez dyrekcję wyznaczony do tego posprzątania w tym biurze.
No i widząc ten krzyż, zabrał go, schował pod kufaję, wyniósł go z kopalni i se go przyniósł do domu. No i właśnie teraz pan Wilhelm go zobaczył. I w kontekście tego, że w kontekście tego wydarzenia pan Wilhelm zrozumiał, no, że opuścili Pana Jezusa, pod którego skrzydła jakby się udawali. I mówi, no musi być jakiś sposób na to, żeby temu Jezusowi to wynagrodzić. I akurat był strajk, zostali zwolnieni i zaczęła się tak zwana adoracja. Czyli spotkania w domu poszczególnych, najpierw przed strajkiem, bo to było krótko przed strajkiem, w domu poszczególnych ludzi, którzy chcieli, gromadzili się kilkanaście, nie więcej osób, bo nie dało się w bloku więcej osób zmieścić, sąsiedzi, ktoś z rodziny, koledzy. Była część taka religijna, gdzie się czytało Pismo Święte, odmawiało dziesiątkę różańca, śpiewało pieśni religijne, odmawiało litanie już wtedy do Matki Boga i ludzi, a potem jeszcze do księdza Jerzego Popiełuszki. I część taka towarzyska, gdzie były paluszki na stole, była herbata, ewentualnie ktoś coś upiekł, któraś z pań, i śpiewano pieśni. I patriotyczne, i religijne. To wszystko kończyło się przed godziną 22, żeby nie dawać powodów do jakiejś interwencji. Zresztą jak się okazało, zawsze te spotkania były kontrolowane, ale nigdy nikogo nie zatrzymano, nigdy nikomu nie postawiono jakiegoś zarzutu. Natomiast gdy panowie zostali zwolnieni, to wtedy te adoracje krzyża zaczęły się odbywać w ich domach, u tych zwolnionych. I pomysł był taki, żeby te adoracje były związane z drogą krzyżową, ze stacjami drogi krzyżowej. Stacji jest 14, więc kolejna adoracja jakoś była modelowana tą stacją, nie tak ostro, ale zawsze to była kolejna stacja drogi krzyżowej. Zawsze jedna strona, powstała kronika, jedna strona była poświęcona, tam gospodarz coś wpisywał, jakąś modlitwę, jakiś obrazek był, podpisy tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tej adoracji, potem były zamieszczane. No i co się okazało? Okazało się, gdy była stacja 14, niektórzy dodają stację 15, zmartwychwstanie, prawda? Nie ma tej stacji 15 tak oficjalnie, ale niektórzy dodają, że 15 stacją jest zmartwychwstanie. Gdy miała być ta stacja 15, tych 30 kilku górników zostało przywróconych do pracy. A cały czas do tego momentu trwały te modlitwy, a jedną z intencji, to takich poważnych, była właśnie o przywrócenie do pracy, o to, żeby jednak mogli pracować na swojej kopalni. Zaraz na początku, jak ich zwolniono, pomyślałem sobie, że może będzie dobrze, jak pójdę do dyrektora kopalni. Tym bardziej, że był taki moment, kiedy oni mieli też iść do dyrektora. Delegacja miała pójść do dyrektora, żeby jakoś uzgodnić sprawę, że może jakoś da się ich przywrócić do pracy. No i pojechaliśmy samochodami, maluchami wtedy. Pojechaliśmy pod kopalnię i dyrektor przyjął delegację, ale nie zgodził się na moją obecność. Myślę, że nie zrobił dobrze, ponieważ ja przez ten cały czas, jak ich nie było, pod bramą kopalni sobie w sutannie chodziłem tam i z powrotem. Potem już była zmiana, to znaczy już się kończyła dopołudniowa zmiana. Górnicy zaczęli przyjeżdżać na następną zmianę. Wszyscy patrzyli tak dziwnie, co to się dzieje. Ksiądz pod kopalnią chodzi. Także taki szumek trochę się jakby zaczął. No bo nie wiadomo czemu, nie wiadomo co, prawda? Także myślę, że to nie było fortunne, no ale tak zadecydował dyrektor. Wtedy tam się nie udało nic wynegocjować, no ale Pan Bóg pomógł, interwencja wyższa była bardziej skuteczna. Ta modlitwa tych adoracji kolejnych, tych grup ludzi, którzy wypraszali u Boga potrzebnej łaski, dała swój efekt.